Nie! Zablokowane! Harry! Harry! Wspaniale. Mam nadzieję, że Ron jest cały. Ale pomogę. Depulso. Ale pomoc! Spongibus! Spongibus. Depulso. Depulso. Spongibus. Depulso. Ale pomoc! Depulso! To było zabawne! Lepiej chodź! Musimy znaleźć Rona! Ale po...
Rictusem! Depulso! 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 Rictus entra! Rictus entra! Rictus entra! Depulso! Ale pomora! Jak myślisz, co to jest? Niech pomyślę. Depulso! Rictus entra! Rictus entra! Rictus entra! Rictus entra! Alo homora! Alo homora! Rictus entra! Rictus entra! Rictus entra!
Alohomora! Alohomora! Ricto Sempra! Ricto Sempra! Zachariza Tagłód, 1874-1966. Pionierskie eksperymenty z eliksirem piękności. Odkryła czyrakobójcze właściwości czyrakobulwy. Gdzie jest ten pies? To nie jest pies. Expelliarmus! Nie ma się czego obawiać. Sirius Black nie jest tym, kim myślicie, że jest. A Parszywek nie jest szczurem, tylko czarodziejem Peterem Pettigrew. Co? Patrzcie! Wszystko wyjaśnię! Pettigrew jest animagiem. To nie Sirius Black zdradził twoich rodziców. To Pettigrew. Peter Pettigrew nie tylko wydał Jamesa i Lily Voldemortowi, ale sprawił też, że wszyscy uznali Siriusa Blacka za szpiega Voldemorta. Uzgodniono, że Pettigrew zostanie zaprowadzony do Hogwartu i osądzony przez Dumbledora. Tej nocy wyjaśnić miała jeszcze jedna zagadka. Profesorze Lupin, co się dzieje? Sirjuszu, Pettigrew nawiał. Zamienił się w szczura. Nic mu nie jest? Przynajmniej oddycha. Profesor Lupin jest wilkołakiem? To brzmiało jak wycie psa. To musiał być on. Biegnij pomóc Sirjuszowi, ja zajmę się Ronem. Zostawcie go! On jest niewinny! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum!
Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Przez chwilę Haremu wydawało się, że widzi kogoś, kto chce mu pomóc. Czy to był jego ojciec? Ale nie, to nie mogło być on. Harry, nic ci nie jest? Co się stało? Czy Sirius jest cały? Gdzie jest Ron? Pani Pomfrey mówi, że Ronowi nic nie będzie. Potrzebuje tylko trochę odpoczynku. Niestety los Siriusza Blacka nie jest wesoły. Zamknięto go wysoko w wieży. Niedługo zostanie przekazany dementorom. Nic nie mogę zrobić. Ale on jest niewinny! Ja też w to wierzę. Wszystko, czego nam trzeba, to trochę więcej czasu. Ale... A! Zmieniacz czasu! Zmieniacz czasu? Możecie uratować dziś więcej niż jedno niewinne życie. Chciałam wam o tym powiedzieć. Potem. Profesor McGonagall pożyczyła mi zmieniacz czasu. Używałam go cały rok, żeby cofać się w czasie i móc zdążać na wszystkie zajęcia.